Marvis Mobile Homes. Domki letniskowe dla całej falubazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Cześć falubazy, ja nazywam się Weronika Tołoczko, a wy oglądacie program Piąte Okrążenie. Zaczynamy! Jak widzicie, spalonego słupa oświetleniowego za mną nie ma. Został zdemontowany we wtorek i na ten moment trwają prace naprawcze. Udało się wczoraj przez pracowników firmy Harpek z Bytomia zdemontować słup oświetleniowy, który tutaj leży. Przystępujemy obecnie do ekspertyzy. Ekspertyzę będzie wykonywała Politechnika Wrocławska, która obecnie już znajduje się na terenie. Będą wykonywane badania geodezyjne i po wyniku ekspertyzy przedstawimy wyniki Urzędowi Miasta, który postanowi, czy po prostu słup stawiamy, co było najlepszym wyjściem ponownie, czy też będzie potrzebne jakieś wzmocnienie, względnie wymiana elementu. Znaczy w środku została wypalona instalacja elektryczna. Jeżeli chodzi o spełnianie norm, to po ekspertyzie będziemy mogli się wypowiedzieć. Czy w oczekiwaniu na te ekspertyzy Państwo jako wykonawca jakieś prace możecie wykonywać? Tak, oczywiście. Będziemy demontować w środku spaloną instalację elektryczną. Będziemy wykonywać prace antykorozyjne. W środku jest drabina, która jest również w nieciekawym stanie. Będziemy wymieniać i czekać na ekspertyzę, która powie, co dalej z tym słupem. Będzie to prawdopodobnie w przeciągu najbliższych 20 dni. No, najtrudniejsze są zawsze prace montażowe, ponieważ ten słup waży kilkanaście ton, no i trzeba go idealnie posadowić na fundamencie istniejącym. No i też zagrożenie to są kwestie pogodowe, bo nie wiemy też, jaka pogoda będzie za miesiąc. Zimowe warunki zawsze są trudniejsze, jeżeli chodzi o montaż, no ale są to brygady wyspecjalizowane w takich pracach, także sądzę, że wszystko się odbędzie prawidłowo i zgodnie z oczekiwaniem zleceniodawcy. Na razie ta pogoda jest świetna. Wczoraj świetna aura towarzyszyła procesie demontażu. Jakby pan trochę kuchni przybliżył, jak ten demontaż wyglądał, bo my tu widzieliśmy dwa dźwigi, a pan jako człowiek związany z branżą widział dużo więcej i mógłby nam powiedzieć znacznie więcej. Były dwa dźwigi wynajęte od firmy Lewandowski, jeden 300-tonowy, drugi 220 ton. Drugi służył do tego, aby pracownicy w specjalnym koszu montażowym mogli wyjechać do góry, ponieważ to jest najbezpieczniejsze. I następnie podczas demontażu drugi dźwig jest potrzebny po to, żeby podnieść ten słup z drugiej strony i go łagodnie opuścić. Były dwa demontaże, naprzód ramy z oświetleniem, która będzie chyba wymieniana, bo tak urząd prawdopodobnie zadecyduje, i potem główny słup. Wszystko odbyło się sprawnie według planu. Posłuchajcie rozmowy z Dawidem Rępałą, z którym rozmawialiśmy m.in. o sezonie 2022. W zawodach młodzieżowych mogę go podsumować na bardzo dobry, bo w sumie w tych młodzieżówkach, w DMPJ-ach to chyba w ogóle nie schodziłem poniżej 12 punktów, więc na pewno okej. Okay. No liga jednak, były problemy. Na początku było fajnie, potem przyszedł chwilowy dołek ze sprzętem, poszły silniki do serwisu i było trochę gorzej, lecz następnie zmieniłem tunera, na którego przeszedłem na wujka Jacka i zaczęły te wyniki znowu wracać do takiej dyspozycji, jakiej bym chciał. No niestety przyszedł feralny wypadek na DMPJ-cie w Zielonej Górze, który no, przerwał mi ten sezon, więc no, na pewno nie jestem zadowolony z tego sezonu pod względem jakby ilości jazdy, pod względem tym, jak się rozwinąłem i jak wyglądały te zawody z mojej perspektywy, to na pewno mogę dać taką minus czwórkę. Objechałem zaplecze kadry juniorów jako pierwsze swoje zawody po kontuzji, które myślę nie poszły jakoś najgorzej, bo w sumie zająłem 8 miejsce z 8 punktami, gdzie obsada w sumie była tam w miarę zawodników z Ekstraligi, kilku było, udało się z nimi powygrywać, więc no na pewno jak na pierwsze zawody to nie najgorzej. Potem kilka treningów spędziłem też na torze w Tarnowie. Następnie pojechałem na zawody do Krosna na Puchar Macek, w którym fajnie udało się też zapunktować i
No na pewno fajnie, że stanąłem jeszcze w tym roku na podium, uświadamiając sobie to, że już na pewno ta kontuzja mi nie doskwiera. Prezes razem z panem Piotrem zrobili mega dobrą robotę, ponieważ chyba jednak są to najmocniejsi zawodnicy, jakich można by było ściągnąć do pierwszej ligi. Zawodnicy, którzy na pewno mają predyspozycję do zdobywania bardzo dużej ilości punktów w tej pierwszej lidze i myślę, że lepiej też nie dało się skonstruować tej drużyny niż jest. Że powiedziawszy, to nawet nie wiem, jak mają wyglądać drużyny, bo nie zwracam sobie na to uwagi, bo wiem, jak wygląda drużyna Falubazu na przyszły rok, a o innych drużynach jeszcze za bardzo nic nie wiem, bo jednak no nie siedzę za bardzo w tych wszystkich sportowych faktach, wszystkich tych przeglądach, bo no nie lubię tego czytać, więc no na pewno liga, tak jak zawsze, będzie mega wyrównana, nie będzie na pewno proste zadanie przed nami, aczkolwiek już w tym roku zobaczyliśmy, jak ciężka jest pierwsza liga i myślę, że teraz tylko będzie już prościej, bo już mamy obeznany, powiedzmy, teren, więc zobaczymy w przyszłym roku. Że do końca tego miesiąca jakby się rehabilituję, tak żeby być już w 100% zdrowy i od początku listopada zaczynam ostro już przygotowania po około 8-9 treningów w tygodniu, także na pewno tego będzie trochę i będę na pewno dobrze przygotowany do przyszłego sezonu. Zresztą nie zmieniam nic z przygotowaniami jak do tego sezonu, więc myślę, że na 100% będę dobrze przygotowany. Za nami uroczyste podsumowanie sezonu 2022 w wykonaniu Szkółki Falubas Junior. Jak trener może podsumować ten sezon w kontekście oczywiście Szkółki Żużlowej? Bardzo fajny, bardzo treściwy, konkretny. Pierwsze małe kroczki wykonane przez chłopców, przez ogrom ludzi, którzy wkładali mnóstwo pracy w to wszystko. I myślę, że jeśli będzie to wszystko tak kontynuowane, a myślę, że będzie tak albo nawet lepiej, bo będziemy mieć wsparcie w postaci Piotra Protosiewicza, to myślę, że jeszcze szybciej te postępy przyjdą. No i z biegiem czasu będziemy mieli swoich chłopców, którzy pojawią się w lidze. Ilu jest adeptów na ten moment w szkółce i kiedy możemy się spodziewać następnej licencji? W tym roku mamy już 18 chłopców, którzy są wyselekcjonowani. To są chłopcy, można powiedzieć, którzy są przygotowani do tego, że jak osiągną wiek i odpowiednie postępy, uzyskają tą licencję. 6 licencji udało się wykonać w tym roku. 3 w klasie 500, 2 w klasie 250, jedną pierwszą w historii w klasie 125 na minitorze. Myślę, że na wiosnę od razu, ze względu na lata, nie mogliśmy tego zrobić w tym sezonie. Będzie ta licencja kolejna w klasie 125. Myślę, że przynajmniej dwie 250-tki i jak dobrze pójdzie, przynajmniej jedna albo dwie w klasie 500. No ale to mówię, to wszystko zależy od chłopców. Druga sprawa, no to są licencje, a czas pokaże, co z tego wyjdzie rzeczywiście. Jak teraz będziecie przepracowywać ten czas jesienno-zimowy? Opracowujemy, jesteśmy w trakcie opracowania planu, jeśli chodzi o ćwiczenia, zajęcia na sali gimnastycznej. Jest już nowy dyrektor sportowy, pan Piotr Protasiewicz, który zajmuje się tą sprawą i myślę, że on tutaj cały plan stworzy, przygotuje i myślę, że przedstawi w najbliższym czasie tutaj wszystkim, żebyśmy wiedzieli, jak dalej pracować. Czego w tym sezonie chłopcy się nauczyli? Na co stawialiście największą uwagę? Trudno powiedzieć, bo każdy zaczyna od innego pułapu. Niektórzy zaczynali, można powiedzieć, robić pierwsze ślizgi, tak? Niektórzy już mieli jakieś doświadczenie z motocyklem, łatwiej przychodziło im to, niektórzy zaczynali od początku. Myślę, że uda się, chciałbym bardzo i też do tego dążymy, żeby w przyszłym roku otworzyć klasę pitbike na stałe, żeby te zajęcia były wyselekcjonowane, prowadzone przez trenerów, którzy są wyspecjalizowani w jeździe na motocrossie, takich małych pitbajkach. I to jest okazja tego, żeby nauczyć się jeździć, a my zajmiemy się stricte tutaj no, szkoleniem jazdy na motocyklu żużlowym. I to na pewno będzie dużo łatwiejsze. Już będziemy mieli, można powiedzieć, osoby, które są zapoznane z tą jazdą. Co trener będzie najlepiej wspominał po tym sezonie? Ciężkie pytanie, ale myślę, że chyba uśmiechy tych chłopaków i ten wyjazd z Liberca, że no, stworzyła się fajna atmosfera i dobra zabawa, bawiliśmy się w żużel, a ci, którzy już łyknęli tego takiego bardziej profesjonalizmu, pokazują to, że warto w nich inwestować, warto wierzyć. Nie myślę, że będzie dobrze i chyba to taka nadzieja jest takim najlepszym dostrzeżeniem, że widać efekty tej pracy i mamy nadzieję, że będziemy się cieszyć z tych chłopców w niedalekiej przyszłości. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku piątego okrążenia. Do zobaczenia wkrótce. A Was zapraszamy do udziału w mikołajkowych licytacjach, które rozpoczną się w przyszłym tygodniu.